że proszę Państwa, wiara w Boga prawdziwego nie polega na kulcie Maryi, o czym tutaj zdaje się ten ksiądz Ceberek śpiewa, ani na takich wzruszeniach, bo uczuciami to manipuluje szatan diabeł. To musi być prawda. Trzeba żyć w prawdzie. A ten świat to nie ma już nic do zaoferowania i właśnie dlatego ani świadków Jehowy nie ma, ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików tutaj na Mazowszu w Polsce. A dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy w telefonii w naszej rodzinie 536. No, niech się modlą, ja mówiłam więcej, aby się modli. 200. Jeszcze dla słuchaczy z zagranicy. Niech się modlą, oczywiście. Niech się modlą. 55 23 33 lub 66. Naszą modlitwą obejmujemy następujące intencje. Pragniemy się modlić za naszą ojczyznę, za wszystkich chorych, cierpiących. W tym miejscu polecamy intencje zdrowia dla księdza biskupa Kazimierza Ryczana, również dla księdza biskupa Gerarda Kusza. Modlimy się o zdrowie dla ojca Jana Króla i jego mamy pani Józefy, o uzdrowienie z choroby dla pani Michaliny, mamy ojca Janusza Dyrka. Modlimy się również za zmarłych z rodziny Radia Maryja, z naszych rodzin, naszych wspólnot. Polecamy zmarłego ojca Zdzisława Bogumiła Kamińskiego, zmarłego pana Stanisława Leszczyńskiego oraz zmarłego pana Henryka Kasprzyka. Modlimy się również we wszystkich intencjach tych spośród Państwa, którzy wraz z nami przystępujecie do rozważania tajemnic bolesnych Różańca Świętego. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie. W tym Ojcze tak nasz to jest, trzeba dużo poprawek wstawić, bo dużo się zmieniło, poganiszczyło, zaświeczyło. Nie ma tutaj imienia Bożego Jahwe. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Jezus Chrystus nie po to tę modlitwę podał, żeby się modlić. Chciał zwrócić uwagę na imię Ojca swego, a oni potem to tam podzielili, a tu zrównali, że Jezusa uczynili Bogiem. Jezus nigdy nie był Bogiem, nie chciał być Bogiem i nawet tłumaczył faryzeuszom, czy po to chcecie mnie zabić, tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym, bo im chodziło o to, tym faryzeuszom, że Jezus uważał siebie za Boga, co było niemożliwe i oni słusznie uważali, bo Jezus nie był Bogiem. I powiedział więc, czy tylko dlatego chcecie mnie zabić, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym. Jezus cały czas zwracał uwagę na Jahwe, na Ojca swego. On jest Bogiem, a Jezus jest Jego Synem. Po co było mieszać, tak jak i drugie przykazanie wyrzucili, aby dziesiąte podzielić na dwie części, przez co mydło i powidło powstało, kogiel, mogiel, stołecznego miasta Warszawy, burdel cały, drugi Rzym, pogański, morderstwa, proszę Państwa, i nic dodać, nic ująć.